Panie Marszałku, Wysoka Izbo. Jastrzębska Spółka Węglowa koncentruje się na szukaniu rozwiązań, a nie na problemach. I są tego efekty. W czasie, gdy większość firm ogranicza zatrudnienie, Jastrzębska Spółka Węglowa wciąż przyjmuje nowych pracowników. Chociaż aż huczy na temat tego, że czekają nas konflikty społeczne, w Jastrzębskiej Spółce Węglowej trwa dialog i z miesiąca na miesiąc jest coraz lepsze zrozumienie między stroną społeczną a zarządem spółki. Spółka realizuje 7 strategicznych przedsięwzięć inwestycyjnych. Buduje nowe poziomy wydobywcze i zagospodarowuje nowe złoża wysokiej jakości węgla koksowego zlokalizowane w sąsiedztwie aktualnych obszarów górniczych kopalń. Firma podnosi poziom techniczny kopalń i wszystkich ciągów technologicznych. Pracownicy na początku roku dostali podwyżkę płac. Pewnie koleżanki posłanki i koledzy posłowie zapytają mnie, cóż takiego się stało, że bodajże trzeci raz w tym roku omawiam w parlamencie sytuację Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Otóż spółka skończyła 20 lat. Powstała w czasach, kiedy na górnictwo w zasadzie wydano wyrok. Z 7 spółek utworzonych w 1993 roku zostały tylko Jastrzębska Spółka Węglowa i Katowicki Holding Węglowy. Jest pierwszą dużą spółką węglową, która trafiła na giełdę. Jest firmą, od której zależy los kilkudziesięciu tysięcy rodzin z regionów Jastrzębskiego i Rybnickiego. Zatrudnia prawie 23 tysiące osób. Jest dowodem na to, że górnictwo może nie tylko napędzać gospodarkę, ale także sprzyjać rozwojowi dużego regionu. Spółka ma siedzibę w Jastrzębiu-Zdroju. Historia miasta to klasyczny przykład tego, jak górnictwo może przyspieszać rozwój. Oto w drugiej połowie XIX wieku podczas poszukiwania węgla kamiennego geolodzy odkryli duże zasoby solanki jodowo-bromowej. Powstało uzdrowisko. Kiedy w końcu znaleziono węgiel, uzdrowisko ustąpiło miejsca kopalniom. W ciągu 14 lat wybudowano w Jastrzębiu 5 kopalń. Przez ostatnich 40 lat górnictwo decyduje o losie około 200 tysięcy mieszkańców tego regionu. Dzięki debiutowi na giełdzie spółka stała się firmą globalną. Jastrzębska Spółka Węglowa się rozwija, uzyskuje dobre wyniki. Częściowo prywatyzacja spółki opłacała się jej pracownikom. Wszyscy dostali prawo do akcji pracowniczych i dostali je za darmo. Otrzymali także w momencie wejścia Jastrzębskiej Spółki Węglowej na giełdę 10-letnią gwarancję zatrudnienia. Ta firma pokazuje, że można pogodzić interes załogi z interesem ekonomicznym. Znów poświęcam uwagę Jastrzębskiej Spółce Węglowej, ponieważ znów słyszę głosy o tym, jak niepotrzebne jest nam górnictwo węgla kamiennego. Przeżywamy fascynację nowoczesnymi technologiami, odnawialnymi źródłami energii. W najnowszej historii gospodarki polskiej, europejskiej i światowej przeżywaliśmy już wiele takich fascynacji i mód. Była moda na ropę naftową, energię atomową, słoneczną, wiatrową, geotermalną. Co jakiś czas te fascynacje powracają, jednak teraz zachwycamy się gazem łupkowym. Byłbym zadowolony, gdyby potwierdziły się oceny geologów i ekonomistów w opłacalności jego wydobycia w Polsce. Jednak na razie są to bardziej nadzieje i pobożne życzenia niż rzeczywistość. Natomiast węgiel kamienny i brunatny od dawna są podstawą naszej energetyki i nic tego nie zmieni. Jednak trzeba go umiejętnie eksploatować i umiejętnie zeń korzystać. Uważam, że powinniśmy bronić miejsc pracy w górnictwie, energetyce węglowej i przemysłach z nimi związanych. Dlatego tak ważna jest rola Jastrzębskiej Spółki Węglowej, która przez ostatnie lata szuka rozwiązań, a nie skupiła się na załamywaniu rąk nad problemami. Taka filozofia procentuje. Życzyłbym takiego podejścia wszystkim, którzy decydują o górnictwie. Dzięki tej filozofii Jastrzębska Spółka Węglowa ma szansę stać się jedną z kluczowych firm w Polsce zajmujących się wydobyciem, energetyką, koksownictwem i chemią. Firma planuje działania, dzięki którym do regionu mogliby zawitać inwestorzy, którzy zechcą stworzyć miejsca pracy również dla kobiet. Naprawdę warto stawiać na te rozwiązania. Dziękuję bardzo.